Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie, GeForce Skins oczywiście. Dzisiaj zaczynamy sobie skrzyneczką. No tutaj powiedzmy pierwsza, jaka wpadnie mi w oko. No skrzynka Fronka tutaj wygląda ciekawie. 400 zł kosztuje jedna taka sztuka, więc próbujmy sobie 4 na raz. 1600 zł wydajemy na takie oczywiście otwarcie, no i zobaczmy, no mamy dwie kosy. No i wydaje mi się, kurczę, że to i tak, no czekaj, 1500. No wyszliśmy stówkę na minus, więc spróbujmy sobie jeszcze raz tą skrzynkę. No mamy rękawiczki, są nawet dwie pary do tego kosa. No to może być otwarcie na plus, ale jednak jest tu jeszcze mniej, więc spróbujmy 5 naraz i zobaczmy, jak to będzie chodzić. Oczywiście przypominam Ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz na Discorda, dążno już oczywiście kodu Croxy na GeForce Skinsie. Jak oczywiście są pełnoletnie, jesteś, loguj się z linku, co przy klejasz oczywiście magiczny przycisk, kod promocyjny, no i oczywiście tutaj kodzik Croxy wpisujesz, no i po wpisaniu ten kod daje Ci 5% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczkę na start za free. No zobaczmy, no otwarcie tamto poprzednie naprawdę bardzo sowicie sypnęło. No mamy dwie M-ki Printstream, 1750 zł, więc same tutaj, a nie czekaj, bo dwa koła wydajemy, dobra, to never mind, bo myślałem, kurczę, że no tutaj no wyjdziemy na plus, ale to zapomniałem, że 5 na raz otwieramy, nie 4, ale generalnie, no gdyby tam cokolwiek tak naprawdę innego poleciało niż te pozostałe 3 skiny, no to ojejku, ojejku, no tu jest potencjał nawet na 3 koła, no jest 2600, no jest lekki niedosyt. Tak, spróbujmy jeszcze raz. Ja się wciągnąłem mocno w tą skrzynkę Wronka, to nawet AWP Fate jest. Oj, to będzie otwarcie bardzo słabe i to jest 700 zł zaledwie. Tak naprawdę tylko kota MP9 kosztowała te 500 zł, reszta to totalne syfy tak naprawdę. No zobaczmy, co będzie tu. 1500, no wydaje mi się, że to jest moment, żeby puścić tą skrzynkę i spróbować może coś zakręcić na batelce nią. No zróbmy to, zróbmy to. No może teraz uda nam się zarobić na niej. Wrzucamy oczywiście bota. No i zobaczmy, jak nam pójdzie właśnie na bitewce, na skrzynki Wronka, pierwsze otwarcie, no niestety pusto, ten talon naprawdę zrobiłby nam dobrze, no, no niestety, 2000 przypominam, wydajemy na taką bitwę, no tu niestety dostajemy na dziurę, ale że Falchion ten, przy tej 500 zł, no szczerze wydaje mi się, że on powinien być w cenie tego Good Knife'a, bo Black Laminate to nie są wcale brzydkie skiny, tak według mnie. No tutaj, kurczę, no mogło być dobrze, no ale mój przeciwnik też zdobywa kosę. Zobaczmy ostatnie otwarcie. No mogło, no mogłoby coś dać ciekawego, no co mi fajnie może dało on zarobić, no na tej bitewce, no, no niestety, 2500, bitwa przegrana, no i powiem tak, no, no znowu tutaj, że tak powiem, zerowanko, kolejny odcinek z rzędu, nie wiem naprawdę, co się ze mną ostatnio dzieje, ale no, nie podoba mi się bardzo ten stan rzeczy, chciałbym jeszcze otworzyć skrzyneczkę sobie Diamond, którą oczywiście możemy sobie otworzyć codziennie. Nie no, co ty gadasz? No, tak blisko tego krambita to jeszcze chyba nie byłem. Mamy M-kę za 500 prawie złotych. Przypominam, że to jest daily skrzynka, którą mamy za level, tak? No bo wbijając oczywiście level na GeForce Skinsie, takie skrzynki możemy sobie codziennie otwierać za free. No i zostało mi jeszcze 1500 zł. No powiem tak, no wydaje mi się, że zainwestowanie w skrzynki widzów nie będzie dobrym pomysłem, tak? Ale to zrobię. Ostatnio skrzynki widzów. No, no mocne love-hate relationship mamy ostatnio, powiem wam, jeśli chodzi o te skrzynki od was. No ale zobaczmy, jak będzie dzisiaj, tak? Weźmy sobie od stówki, powiedzmy, do 500. No i ja bym tutaj znalazł taką skrzynkę, która no fajnie może dać nam zarobić i no mam nadzieję, że zabrać nie zabierze nam dużo. 10% na przykład. No to są skrzynki, jakie lubię, ale nie, byczku. To jest ta skrzynka, którą ostatnio otwierałem i no nie wyszło. Croxy odda. No mam nadzieję, że faktycznie odda, bo powiem ci, że no mogę tą skrzynkę otworzyć. No, no właśnie, no mam nadzieję, że odda. Tak jak się deklaruje, 600 zł wydajemy na jedno takie otwarcie. No jakby spadł ten Huntsman, no to może by oddało, ale oddało ci 80 zł jakoś, ale oddało, tak? A to się ceni. Croxy Ball 20, co za skrzynka jest? 1%, 3%. No powiem tak, no 20% na to wychodzi, że coś tutaj jesteśmy w stanie ugrać. Zobaczmy, 700 zł. No mam nadzieję, że tego nie pożałuję, no że chociaż ten cel jakiś spadnie. 60 groszy. No powiem tak, no mam jeszcze na jedno otwarcie. Proszę, nie zawiedź mnie, ja ci zaufałem, stary. Ja pierdolę.